Wracamy do Tychów na ostatnią część meczu GKS Tychy, HC GKS Katowice. Przypomnijmy, gospodarze prowadzą 3-1 po trafieniach Michała Woźnicy, Mikołaja Łopuskiego i Mariana Czoricha. Dla Gieksy trafienie zaliczył Filip Komorski. No i przed nami ostatnie 20 minut tego spotkania. No i z pewnością będą musieli tutaj Gieksiarze ruszyć mocno do ataku, aby myśleć o korzystnym wyniku w tych hokejowych derbach Śląska. Tymczasem spokojnie rozpoczynają Tyszanie, jakież do Woźnicy. Michał Woźnica zostawia krążek Romanowi Szymiczkowi. Szymiczek zdecydował się na uderzenie. Bliski był tam Michał Woźnica, by jeszcze zmienić tor lotu krążka i spróbować wpakować go do bramki Zeina Kalendy. Nadal Tyszanie, Szymiczek. No ale spokojnie teraz hokejści Gieksy. Niedokładnie teraz Pris w stronę Sucharskiego. I mamy odgwizdane uwolnienie. Bulik w tercji obronnej Gieksy. Nie poradził sobie Teddy Da Costa. Rusza teraz Justin Fedoruk. Fedoruk zdecydował się chyba na uderzenie w stronę bramki Witka. Teraz jeszcze bliski był Marian Czorich, aby tam zaskoczyć Przemysława Witka. No ale poradzili sobie z tym Tyszanie. Pasiut do Łopuskiego. Nie zdołał zgasić na łopatce swojego kija gumy. Mikołaj Łopuski, jeszcze odgwiznane uwolnienie i po raz kolejny przeniesiemy się w tercję obronną Tyskiego GKS-u. Filip Komorski już w buliku. Do Bychawskiego na niebieską linię. Jeszcze Katowiciany. Bepiersz do Komorskiego. Komorski! Świetnie teraz Witek. Jeszcze Katowicianie po raz kolejny skutecznie interweniuje Przemysław Witek. Komorski rusza prawą stroną. Filip Komorski. Bychawski. Bardzo niecelny jednak strzał zawodnika Gieksy i teraz rusza Mikołaj Łopuski, ale powstrzymany przez Katowiczan Seskon do Bychawskiego. Teraz nie zdołał przejąć krążka Filip Drzewiecki. Jeszcze Katowiczanie Drzewiecki i po raz kolejny nie wpada guma do bramki Przemysława Witka. Ale Katowiczanie Drzewiecki świetnie teraz wybronił strzałę Gieksy Przemysław Witek. A próbował go po raz kolejny zaskoczyć Lubopko. No i brawa teraz, duże brawa dla bramkarza Tyskiego GKS-u. Pełna 3 minuty za nami w tej ostatniej tercji gry. Bulik w tercji GKS-u Tychy, Fedoruk. Elliot, Byron Elliot, jest jeszcze Sucharski. Ponownie Elliot, ale po raz kolejny skutecznie w obronie hokeiści GKS-u Tychy. Rusza teraz Adam Bagiński. Teraz jeszcze Urbańczyk. Jakież do Bagińskiego. Naciskany Bagiński. Poradził sobie zawodnik GKS-u Tychy. Teraz Teddy Da Costa. Ale powstrzymany Da Costa i przez Urbańczyka, i przez Krega Seskona. Przepraszam, przez Bychawskiego. I
Craiga Sestona. Ruszają katowiczanie, Bepierszcz, Fedorów. Jeszcze walczą katowiczanie, ale po raz kolejny GKS Tychy skutecznie w obronie, choć teraz mieli problemy Tyszanie z wyprowadzeniem ataku. Musiał cofnąć się Mikołaj Łopuski. Wanacki teraz na zyskanie cennych sekund, by wymienić formację w tyskim zespole. Galant. Kotlosz niedokładnie do Galanta. Teraz moment takiej nieco wolniejszej gry z obu stron. Rusza Filip Grzewiecki. Jeszcze tam próbowali odegrać z powrotem katowiczanie w krążek w stronę Grzewieckiego. Konkretnie Luke Popko. Kotloczy z niebieskiej. No i tam spore zamieszanie jeszcze. Zrykoszetował ten krążek przed bramką Zeina Kalendy. Na szczęście dla Gieksy nie wpadła guma do siatki. Jeszcze Tyszanie. Walczy tam pod bandą Filip Grzewiecki. Teraz po raz kolejny z niebieskiej Michał Kotlos. Ale nie dał się zaskoczyć takim strzałem Zein Kalemba. A do końca spotkania 14 minut 52 sekundy. Babiński do Szymiczka, utrzymuje się z lewej strony boiska Szymiczek. Szymiczek, jeszcze Szymiczek. Jakoś do Dudki, Dudka z niebieskiej, mocny strzał, minimalnie minął bramkę Gieksy. Jeszcze Tyszanie, Woźnica i stracił teraz krążek Michał Woźnica. Ruszają katowiczanie. Sucharski do Eliota, niedokładnie jednak poradzili sobie Tyszanie. Urbańczyk do Sucharskiego. No i zmuszeni wycofać krążek w stronę Zeina Kalemby katowiczanie. Teraz mocne uderzenie Wychawskiego. Nie zaskoczyło jednak Przemysława Witka. Ten jeszcze nakrył krążek, no i będziemy mieli wznowienie gry. Bierze już bulik Filip Komorski. Jest także Teddy Da Costa. Poradzili sobie Tyszanie, Wanacki. Tam do bandy Mikołaj Łopuski przez Guzika. No i teraz mocne starcie Kacpra Guzika z jednym z Tyszan. To był Teddy Da Costa. Nie Pasiut, niedokładnie Da Costa. No i nad bramką Kalemby strzelał sympatyczny Francuz. Rusza teraz Gieksa. Sesko. Utrzymuje się Sesko w grze, ale teraz poradzili sobie z nim Tyszanie, choć jeszcze Gieksa. Bepierszcz. Niedokładnie, choć z dużym poświęceniem. Teraz nieporozumienie Roberta Grobarczyka z Mateuszem Bepierszczem. Zamieszał teraz nieco w formacjach Gieksy trener Jacek Płachta. Widzi, że nie za bardzo idzie jego podopiecznym tutaj na tapki w Tychach. Jeszcze Tyszanie i teraz bliski szczęścia Milan Baranek, jeszcze powtórka
Witecki. Jakub Witecki, poślizgnął się teraz Jakub Witecki, nie utrzymał równowagi. Jeszcze Tyszanie, kolejny strzał na bramkę Kalendy i po raz kolejny bez zarzutu golkiper Gieksy. Trzeba przyznać, że to był też trafiony ruch transferowy z Zeid Kalemba. Tak naprawdę co ma wyłapać, wyłapuje. Po raz kolejny refleks Kalemby. Zostają katowiczanie. Pańczyk jeszcze walczy w Fedoru. Sucharski utrzymuje się, że ale teraz wybili mu krążek Gieksiarze. Jeszcze Sucharski za bramką Witka i świetnie teraz Witek. Zdołał teraz Urbańczyk dobić tego strzału swoich kolegów i spokojnie rusza z kolejnym atakiem Chris. Byron Elliot z prawej strony Kapli. Jeszcze tam przyciśnięty do bandy Sucharski przez Rafała Witkę i Fedorów do Eliota, niedokładnie razem z obrońcy tyskiego GKS-u. Szymiczek, świetnie teraz Szymiczek do Michała Woźnicy. Spokojnie wycofał krążek Michał Woźnica. Czas na zmianę formacji w tyskim GKS-ie. Rusza Teddy Da Costa, jeszcze starał się wysłać krążek Teddy Da Costa, ale połapali się wszyscy i ogarnęli sytuację. Gieksiarze do końca meczu 11 minut 2 sekundy. Zmiany wyników na innych taflach. W Sanoku miejscowe Ciarko PBS prowadzi z Krakowią już 2-0. Natomiast w Sosnowcu bez zmiany Zagłębie przegrywa z JKH GKS-em Jastrzębie 1-3. Mikołaj Łopuski. Teddy Da Costa na lewo w stronę Grzegorza Paszuta. Jeszcze że utrzymują się Tyszanie, Michał Kotlosz. No i niedokładnie teraz tyscy hokeiści, ale z kolei tak samo Mateusz Bepierszcz, no i nadal krążek w tercji obronnej Gieksy. Teraz czas na wymianę formacji. Dobre podanie w stronę Filipa Drzewieckiego od Krzysztofa Śmiałowskiego, no ale nie utrzymał się zawodnik Gieksy. Ruszają teraz Tyszanie. Niedokładnie jednak Milan Baranek w stronę Radosława Galanta. Trzymał teraz na tyle skutecznie Luka Popko, że ten niedokładnie zagrywał w stronę Jakuba Wieckiego. No i obyło się bez problemów dla Przemysława Witka. Tymczasem wędruje na ławkę kar Michał Kotlosz, a zatem 2 minuty gry w przewadze dla Gieksy. No i to jest ten moment, kiedy musi Gieksa zdobyć kontaktową bramkę, jeśli chce wywieźć z Tychów cenny wynik. Szymiczek, Justin Fedorów w puliku. Odsyłanie teraz Justin Fedorów, wjeżdża w pulik Sucharski. Krążek poza taflą, po raz kolejny będziemy wznawiać grę. Kalemba. Przejął Katowiczanie, Pris.
do Kwedoruka, przedziela się prawą stroną, coś już w nogach, Justin Kwedoruk. Spalony. Ale odgwizdana pozycja spalona. Dokładnie 9 minut do zakończenia meczu, a do końca kary Michała Kotloża minuta 40 sekund. Dychawski do Roberta Prisa. Pris. Bardziej to miało być podanie w stronę swoich partnerów. Jeszcze Dychawski. Fedoruk do Eliota. Czai się tam przed Przemysławem Witkiem Nick Sucharski. Byron Elliot. Elliot. Fedoruka, Justin Fedoruk zwleka z jakimś rozwiązaniem. Dychawski do Prisa, ten z powrotem do Dychawskiego. Fedoruk. No czekają cały czas na jakiś moment słabości Tyszan. Katowiczanie. Jeszcze tam zamieszanie pod bramką Witka, ale nie poradzili sobie i Nick Sucharski, i Byron Elliot. Teraz dobre uderzenie Dychawskiego, ale ładnie parkanami też wychwycił krążek Przemysław Witek i nadal bez bramki dla Gieksy. A w Sosnowcu JKH GKS Jastrzębie prowadzi z Zagłębiem już 4-1. Sekund do końca kary Michała Kotloża. No i nie wygląda na to, by Gieksa zdołała tu jeszcze w tym osłabieniu zdobyć bramkę. Skutecznie bronią się Tyszanie. Już w pełnym zestawieniu zespół Stychów. Teraz walczy jeszcze o krążek Mateusz Bepierszczy. Bepierszczy starał się wycofać krążek do Filipa Komorskiego, jednak niedokładne to zagranie Bepierszcza, choć nadal Gieksiarze w grze. Teraz przejęli gumę Tyszanie. Pasiut do Dakosty. Przepraszam, do Michała Kotloża, ale to Michał Kotlosz zaskoczył teraz Zaina Kalembę. Musi teraz wracać co siły w nogach Kotlosz. Galant w starciu z Filipem Komorskim. Jeszcze Galant. Przejęli piłkę Katowiczanie. Jakub Wiecki. No i zmienił teraz tor lotu krążka jeden z tyskich obrońców. Sześć minut 20 sekund do końca meczu. Wiecki do Mateusza Bepierszcza. Bepierszcz skutecznie powstrzymywany przez Tyszan. Teraz z lewej strony Jakub Wiecki do środka do Filipa Drzewieckiego. Ale po raz kolejny skutecznie Tyszanie tym razem przerwał ten atak Jakub Wiecki. Ruszają Tyszanie, niedokładne teraz zagranie w stronę Romana Szymiczka. Jeszcze starał się wyłuskać krążek gościom Adam Bagiński. Nadal Tyszanie. I spokojnie teraz opanowywuje sytuację Bartłomiej Bychawski. Rusza Justin Fedoruk. No, trzeba jednak przyznać, że trochę traci Gieksa bez Jareda Brauna w tej optymalnej formie, bo chyba taka to była forma z początku sezonu, kiedy nawet liderował w klasyfikacji kanadyjskiej Jared Brown. No a na pewno będzie potrzebował jeszcze trochę czasu Byron Elliot, by zastąpić właśnie Brauna. No ale jak widać, ten kierunek transferowy teraz próbował zaskoczyć Katowiczan Grzegorz Pasiut.
A wracając do tego wątku transferowego, jak widać, ten kierunek, który obrała Gieksa, jest całkiem skuteczny. Ci hokeiści to nie są, mówiąc brzydko, ogórki, wiedzą, jak w hokeja grać. No i na pewno nasza liga na tym może tylko zyskać, nie stracić. Mikołaj Łopuski. 4 minuty do końca meczu. Ruszają katowiczanie. Pędzi środkiem Bepiel, ale nie doczekał się zagrania. Teraz Artur Gwiszcz zdecydował się na uderzenie w kierunku bramki Przemysława Witkano. Mógł tym zaskoczyć tyskiego golkipera. Nie zdecydował się teraz na szarżę, na krążek Grzegorz Pasiuk. I po raz kolejny Gieksiarze Popko stracił krążek. Luke Popko, no on zdobył bramkę w tym meczu w satelicie. Dzisiaj nie miał okazji. W zasadzie chyba tylko dwukrotnie zagroził bramce Przemysława Witka. Witecki, świetny pokój. Jana Baranyka i czwarta bramka dla tyskiego GKS-u staje się faktem. 56. minuta. Milan Baranyk, GKS Tychy prowadzi z HC GKS-em Katowice 4-1. Brawa za Dyszan za rozegranie tego ataku. Świetnie zauważył Milana Baranyka Jakub Witecki. No i jak najbardziej udaje się Tyszanom ten rewanż za ten pogrom w satelicie. Wszyscy teraz, tyscy kibice na stojąco będą obserwować końcówkę tego meczu. 3 minuty 6 sekund do końca spotkania. No i bardzo dobrych nastrojach wszyscy tutaj na stadionie zimowym w Tychach. Czwartą bramkę dla GKS-u Tychy zdobywa grający z numerem 28 Milan Baranyk. Podającymi byli numer 24 Radosław Galan i numer 66 Jakub Witecki. 4-1 Dyszanie. Potraktowani przyciśnięci do bańki Katowicanie. Najpierw Justin Fedoru, później Nik Sutarski, o ile dobrze widzę, ale wszystko już w porządku z zawodnikiem Gieksy. Podniósł się Stafi. Zatem nie opuszczają Tyszanie tych derbach. Po raz kolejny nie popisują się tyscy kibice. No, takich przyśpiewek obrażających drużynę przeciwną nie chcemy słuchać na żadnych lodowiskach. Lepiej skoncentrować się na dopingu swojej własnej drużyny, tak jak to teraz właśnie miejscowi kibice czynią. Rafał Dudka, 5 minut kary dla Rafała Dudki za tą przewinienie, za wrzucenie przeciwnika na bandę. Taka argumentacja, 5 minut kary. Też zobaczyć, czy dojrzeć też w zespole Gieksy przy takim wyniku zaangażowanie. Do boksu zjechał Jakub Witecki. No i zobaczymy teraz, muszą wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności teraz Gieksiarze, żeby spróbować wyjechać z tych.
Białko z twarzą. Wycofali Zenia Kalandy Katowiczanie. Po raz piąty krążek spada do tamtych Dzieksy. Kiedy już nic dobrego chyba dla Dzieksy się nie przydarzy. 5-1 na 2 minuty. 30 sekund przed końcem meczu prowadzi Tyski GKS. Ja na początku sezonu mówiłem, że Gieksa z łatwością znajdzie się w grupie pierwszych zespołów PRK po tym, co oglądaliśmy w wykonaniu Gieksy. Tymczasem no teraz nie wygląda to już tak kolorowo. 80. A bramkę piątą dla tyskiego zespołu zdobył Teddy da Costa. Podający mi wynik, grający z numerem 12, Jakub Wanacki. Tak jak Państwo słyszą, podawali Jakub Wanacki oraz Mikołaj Łopuski. Jeszcze ruszają Katowiczanie, Szymon Urbańczyk, Donika Sucharskiego, teraz jeszcze nieco pogubił się Robert Gris, nadal Szymon Urbańczyk. Do ruchu w stronę Byrona Elliota, Elliot i z łatwością powstrzymany Byron Elliot przez tyskich obrońców, jeszcze Gieksa utrzymuje się w grze. Gris to... I teraz próbował zaskoczyć jeszcze Justin Chłodorów, tyskiego bramkarza, ale połapali się Tyszanie. Zyskują cenne kolejne sekundy Tyszanie. Dokładnie nie udało się. Elio. A i teraz w słupek trafił Nick Sucharski. Dużo szczęścia teraz Przemysława Wikta i tyskiego GKS-u. Elliot, ale tak na pewno nie zaskoczy tyskiej obrony. Ślizga się teraz na lodzie w tych dwóch ostatnich akcjach. Baryon Elliot mocno chyba już jest zrezygnowany. Wedoru czeka na podanie na niebieskiej Fris, ale pogubił się Bychawski. Jeszcze Katowiczanie, Fedoruk, przepraszam, to wojownik Sucharski z łatwością wstrzymał obrońców. Do końca tego meczu 33 sekundy. No i wygląda na to, tak się stanie na 99%, że ta trzecia odsłona hokejowych derbów Śląska na koncie tyskiego GKS-u. Ulik tyskiej sekcji obronnej jest Kopko. Kopko, teraz jeszcze nie utrzymał równowagi na lodzie Luke Kopko. Nie ma przewinienia, spokojnie teraz Roman Szymiczek. No i teraz rewanżują się tyscy kibice zawodnikom Gieksy tą prześpiewką na kolana. Dzisiaj to Gieksa na kolanach w tym starciu z tyskim GKS-em. No i cóż, długa droga i dużo pracy przed Gieksą. Z kolei Tyszanie notują czwarty, kolejny kapitalny występ. GKS Tychy wygrywa z HC GKS-em Katowice 5-1. Bramki dla tyskiego zespołu Michał Woźnica, Mikołaj Łopuski, Marian Czorich, Milan Baranek, Teddy da Costa. Honorowe trafienie dla Gieksy zaliczył Filip Komorski. Marek Jaromin, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Player number
oraz licznie tym razem zgromadzonej publiczności zapraszamy na kolejne spotkania. Jeszcze raz dziękuję za wspólny wieczór i życzę dobrej nocy!